Czołem! Witajcie w kolejnym zamówym odcinku. Już wnioskuję, że będzie kiepsko, ale skrzynka jest. Trzeba się ją otworzyć. O kurde. Czekajcie. Dobra, nie da się otworzyć, ale w środku raczej pustka. Amortyzator, używka, ale ktoś założył paskę, żeby był jako nowy. Fajnie, komuś tarcza pękła, czy fajnie, nie fajnie, ale to raczej w transporcie, bo no, to w transporcie musiała szczelić, albo w magazynu gdzieś, bo nie widać śladów użycia, więc. Aerator, czy jak to się na to mówi, coś takiego. I tutaj na grubym, choć wiem, że nie wygląda to na grube, nic nie ma więcej, więc lećmy na cienki. Może być szybko dzisiaj. Co na grubym, spytacie? To jest jakieś szczypce nietypowe. Chyba do segerów, co? Patrzcie. No, jakieś stare szczypce do segerów. No, tak by to wychodziło? Czy nie do segerów, czy się mylę? Mogłoby pasować. Tu wsadzamy, ściskamy seger, wkładamy. O! Dykielek. Od Sremki chyba, albo Warszawy. To jest fajne. To mi się podoba. I tu jeszcze jakieś stare narzędzia, to też tu przepatrzymy. Także idziecie ze mną? A chodźmy od razu. Nie będziemy się czaić. Ale stąd kiepsko, nie? Tutaj nic ciekawego. Jakaś dysza. Bieda. Idźmy dalej. Sanki pewnie też was nie interesują. Co tu mamy ciekawego? Jakaś piła z wałkiem. No, wałek może ciekawszy. O. Buch. Ale nic. To tak samo. Ktoś sobie ładnie jakiś nazbierał. Nic. Nic. Jakiś stepper stary. Tumik. W miarę świeży. O kurde, zestaw tumiku, patrzcie. Tu dwururka. Ciekawe, czy to tylko nierdzewka, czy nie. Ale w miarę to świeża jest. Volkswagena. Nawet. Także jakby ktoś chciał, to i takie cuda też idzie znaleźć. Dobra, nie przynudzam. Widzimy się, jakbym znalazł coś ciekawszego, a jeszcze pogrzebiemy. Kurde, złomysz poszedł tak w górę, użytkowy, że za to wszystko zapłaciłem 4,90. Za kilo 40. No nic, później wam pokażę, co tam się udało jeszcze znaleźć. A teraz lecę jeszcze może na jeden. A, może dwa złomy, zobaczymy. Patrzcie, jak zacnie na kolejny złomie. Goły światowid. Szkoda, że goły. Predom. Kiedyś to były nasze marki. Nasz eksport, a teraz został tylko import. No ale takie są prawa rynku. Nie będę tu narzekał. Teraz sobie pogrzebiemy, chociaż wstępnie kicha. Ale może. Może coś wypatrzymy razem, a może nie. Kurde, dalej nic. Jaka lipa. Wypałki was pewnie nie interesują, co? Wypałki i nogi od... Nogi od jakiegoś wózka. Chociaż te nogi są kółeczka, a nie nogi. To ja za głupoty mówię. Ale te kółka są zmęczone mocno życiem. Także dlatego to trafiły pewnie. No lipa, chociaż znalazłem tam dwie płyty główne, więc pójdę je sobie po narzędzia i pójdę je sobie wykręcić. A tak to
Nic, nic. Też fajne duże. A, myślałem, że są pełne krążki, a to są tylko. Nic, trudno. Jeszcze zostaną mi tak dwa złomy, więc. Więc nie będzie bardzo źle. A nawet jak będzie, to. Tej tak i cię się wypadł. Dobra, lecę po ten śrubokręt. Patrzcie na to. Taki wynalazek do drewna. To gdzieś jeździło. Napęd robiony przez. A nie, to jest do sterowania. O, tak. O. Kurde, patenciarzy, pięknie to było. To był napęd przez pasek. Wszystko pospawane. Tu przez ten łańcuch chyba była regulacja. Te śrubki powkręcane zamiast klinów. Można, można. Pewnie, że można. Takie patenty też ludzie robią. Najważniejsze, że działało. Dobra, lećmy dalej. Czołem na podsumowaniu. To będzie szybkie podsumowanie, bo czas, ale będzie. Do siodełka, do roweru. Nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Jak wiecie, przyda się, bo to rowery też zbieram. No i chyba tyle właściwie o nim. Nasadka 15 X Fixmana. To jest Hinol ten Fixman, ale. Ale w miarę okej, Hinol. Także w miarę okej. Dobry Hinol, o. Że ktoś wyrzucił pewnie przez przypadek. Bo patrzyłem, dokładnie oglądałem, bo sam byłem ciekaw, czemu ktoś to wyrzucił. Właściwie to byłem ciekaw, czy te Fixmany pękają. O. Nie jest pęknięta. Tu też nie jest rozbity kwadrat. Więc przyda się w tych pieniążkach. Pewnie, że się przyda. To są prawdopodobnie. O. Może tak. To są prawdopodobnie stare, nietypowe kleszcze do segerów. Zobaczcie. Wkładamy do segera. Ściskamy. Tak mi się wydaje, no bo cóż, cóż innego. Tu regulacja, raz, dwa, trzy. No tak mi się wydaje, ale. Ale mogę się mylić. Nie, raczej to będą kleszcze do segerów. Co myślicie? Na cóż innego to wygląda? Cyrkiel? A nie, głupoty gadam. Na pewno nie cyrkiel. Nie, na pewno szczypce do sagerów. Albo do jakichś innych takich. Tak, musi być. No i. Ups, sorry. Ta perełka. Dekiel od Syrenki. Od Syrenki? Od Warszawy? Nie, raczej od Syrenki. Nie w takim najgorszym stanie. Gdzie nie, gdzie tu troszkę zaczyna rdzewieć. Wiadomo, że jest do odnowienia. Ale nie wygląda, żeby tu był przynajmniej ubity czy coś. Dobry piach. Trochę chromu. Jak złoto. Środek też. Nie najgorszy. Więc nie ma co narudzić. A takie rzeczy, no, nie zdarzają się często. Dlatego wziąłem, bo jeśli mam być szczery, to tak, to mój pierwszy fans do syrenki. No. Ładnie wygląda. Nie ma co narudzić. Także takie podsumowanie na szybko. Jakiego wypadł? Czy źle, czy dobrze? Według mnie dobrze. To do roweru się sprzyda. Nasadka 15 się zawsze sprzyda. Szczypce segera tym bardziej się sprzedadzą, bo to lubi pękać. No i nasza motoryzacja, czyli syrenka. O, łamany przez Warszawę, ale raczej na 70% to będzie syrenka, 30% to będzie Warszawa. No, także, takie podsumowanie z takiego krótkiego wypadu. Dużo mnie to nie kosztowało, to jakieś grosze ważyło, także. Także cóż, nie nudzę już i dziękuję za dzisiaj.
Do usłyszenia w kolejnym złomowym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.